Sponsorem serii jest Komputronik i w tym odcinku się wycwaniłem i wziąłem od nich torbę, bo to, co jest tutaj w środku, jest ogromne. No i projekt, którym będziemy się dzisiaj zajmować, też jest ogromny. Ogromny projekt dla ogromnego twórcy, którym jest Kacper Reeves. I uwaga, śmieszna ciekawostka. Napisałem do Kacpra i się zapytałem, ty stary, nie chciałbyś wpaść? On mówi, ty stary, ja mam fajnego kompa i zrobimy coś z tym kompem, a ja mówię, dobra, to zróbmy coś z tym kompem. No generalnie narzekałem, że jest bardzo wolny, bo gry mi lagują i w ogóle, także... 5950X, 3090, wentylatorów więcej niż widziałem w jakimkolwiek innym komputerze, to też w dzisiejszym odcinku będziemy robić coś ciekawego. Co jest w tej torbie? Ale super! A to waży. Słuchajcie, dzisiaj będziemy wodować kompa, żeby uzyskać jeszcze więcej punktów. Zobaczymy, czy się uda. Myślę, że tak. To jest ręczne na mnie, to jest tak nowe. Sorry, ja... Tak. Możemy to potraktować jako odcinek specjalny Adventecha, bo to jest ogromny projekt. Dla ogromnego twórcy, no powiedz to, powiedz to. Z ogromną ciężką. No ma ponad milion subów, no to ogromny twórca, nie? Dokładnie, o to chodzi, mówię wam. Stwierdziliśmy z Kacprem, że zrobimy ciekawy projekt. To też wzięliśmy jego komputer i to, co widzicie tutaj, ten cały bałagan, patrzcie, to wszystko dotyczy wielu projektów, których było łącznie 68. Bo sami widzicie, jeżeli chcemy zaplanować wodne chłodzenie, no to musimy tutaj wpakować różne rurki w różny dziwny sposób i ustawić, w jaki sposób będzie przepływ wody i tak dalej, a że mamy tutaj ciężkie zadanie, to też jest na to prostszy sposób. Niekoniecznie trzeba rozgrzebywać całego kompa. I co prawda moglibyśmy skorzystać z gotowego zestawu, w którym mamy po prostu chłodnicę z pompą, z lokiem wodnym, zapomniałem słowa. Ale jest to bardzo proste rozwiązanie, a my nie lubimy rzeczy prostych. Lubimy sobie komplikować życie, bo tutaj już był taki zestaw. Mamy 360 mm chłodnicę, mamy tutaj rurki, idą do procesora, ale chcemy zrobić coś więcej. Już jeden odcinek z takiego wodowadnia komputera mogliście zobaczyć u mnie na kanale, natomiast w tym odcinku zobaczymy, jak taką potwór maszynę damy radę podkręcić mocniej i wykręcić jeszcze lepsze wyniki. Brzmi jakiś Apple'owski slogan na nowym MacBooku. Potwór maszyna. 200 euro za szmatkę. Kupiłem! Masz szmatkę od Apple'a? Kupiłem szmatkę od Apple'a! Bo chciałem przetestować szmatkę za 100 zł kontra szmatkę za 2. To nie robisz tego? Ale jest różnica? Nie. Na samym początku pokazałem wam takie ogromne opakowanie. To też, to jest bardzo fajny zestaw, jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę w przypadku twardych rurek, które są dosyć problematyczne, ale fajnie by było go w ogóle pokazać i część elementów z niego wykorzystamy w dzisiejszym odcinku. To jest ogółem gotowy zestaw, z którego można w pełni zwodować swojego kompa, jak chcesz oczywiście twardych rurek, ale to jest dosyć problematyczne, dlatego my mamy z tego tak naprawdę rzeczy, których potrzebujemy, to na przykład pompkę. Taką samą pompkę mam u siebie w komputerze i ona świetnie działa, więc wrzućmy ją sobie tutaj. Podoba mi się. Następnie mamy blok do samego procesora. Też bardzo ładny, też biały. Następnie mamy chłodnicę i wybraliśmy białą, bo rzeczywiście do reszty komputera będzie pasowała. Mamy tutaj wentylatory QL120, 3 sztuki. Mamy IQ Commandera. Mamy butelkę do napełniania oraz zestaw złączek. Jest litrowy płyn przezroczysty. Tutaj są sztywne rurki, od razu mówię na wstępie. Jak pierwszy raz gniecie swoje własne rurki, to jest za mało. Trzeba ich kupić zdecydowanie więcej, bo bardzo często na samym początku człowiek wszystkie psuje. Dlatego nimi się nie będziemy zajmować. Oraz jest cały zestaw do gięcia, przycinania i obrabiania rurek. Wiesz, co jest w takim zestawie? Piła, kątomierz, kolejna rurka. Nie, to jest strugaczka, otwórzmy. Jaka strugaczka? To są podstawowe narzędzia, których potrzebujesz, brakuje ci jeszcze tylko opalarki. Popatrz, jak ładnie to jest zrzucone tutaj. To jest jeszcze żeluź. A, to wkładasz do środka rurki, żeby ją wyginać i żeby nie straciła swojej średnicy. To jest twój kątomierz, tutaj po prostu wkładasz rurkę i ją zaginasz do odpowiedniego kąta, jaki chcesz zadać w danej chwili. Przejściówka do szlauku. A no właśnie, jak mamy taką rurkę, to musimy sobie ją ładnie tutaj obrobić na samym końcu. Tak robisz od zewnątrz, a tak od wewnątrz. No i jest jeszcze to. Co? Nie interesuj się, to! No tu wkładasz to i tak i dużo jest robienia rzeczy z twardymi rurkami. Dlatego my będziemy robić na miękkich. Teraz jak się czujesz z tym, że masz cały układ jeszcze rozmontowany? Trochę jest tych elementów, wiesz? Słuchajcie, zrobiliśmy taki model niejako. Będziemy potrzebowali tak naprawdę tych wszystkich złączek, żeby wszystko złapać w obudowie. I wydaje nam się, że to jest wszystko, co będzie rzeczywiście potrzebne. Tylko finalnie trzeba pokminić i się dokładnie zastanowić, co w którą dziurkę wsadzić, żeby było dobrze. That's what she said. Tak, instrukcja nam o tym powiedziała. Musimy teraz zacząć od tego, żeby rozmontować twojego kompa. Każdy komputer w tym domu jest traktowany naprawdę specjalnie, więc dla każdego mamy dywan, który rozkładamy przed nim, żeby nic się nie porysowało. Mogę to dostać? No jak bardzo chcesz, to... Biorę to ze sobą. Cudowny jest. Co to? Tato, proszę. Bardzo ładnie. Co źle? No zobacz sobie. A teraz zastanów się, czemu miałeś tak ciepłego procka. To pół roku temu było zmieniane. Masz 5950X, a ty się dziwisz? Ale Thermal Grizzly po pół roku pada? A którą wziąłeś tym najtańszą? Co ty tam robisz w ogóle? Ej, to może uprośćmy ten filmik. Wsadzimy po prostu nową pastę i zobaczymy, jak działa. Po co ci całe wodne chłodzenie?
przestań mnie osądzać za tą pastę. Hey Siri, wake me up in one month. Ja pastę zmieniam co dwa tygodnie. Chyba do zębów. No jak się skończy tubka, to biorę nową. To jakie ty tubki kupujesz? Bo jakie ty masz duże zęby? Ej, że to też chcesz mi zabrać. Nic nie mogę zrobić przy własnym kąpie. Tak szczerze, mi tu by się bardziej szpachelka przydała. Ogólnie już wiem, czemu ta pasta wyschła. Po prostu jestem tak brzydki, że wszystko, nawet pasta, musi wysychać przy mnie. To od tych suchych żartów. Aż pasta na procku ze... Jak ty wszystko bronisz? To jest niesamowite. Szybkie myślenie. W ogóle patrzcie na to, jaka jest piękna ta chodnica w takim kolorze, nie? Jest taka biała. Ta jest czysta po prostu. Podczas budowy takiego zestawu warto się zaopatrzyć w coś takiego jak leak tester. To jest po prostu pompka z manometrem, która nam pokazuje, czy utrzymuje nam cały układ ciśnienie. Tu możesz wkręcić, to jest czujnik temperatury. Po co to, komu i tak będzie chłodno. Teoretycznie teraz, jak napompujemy sobie do... To stoi dokładnie w jednym miejscu. Tyle. Chciałem tylko pokazać. Mamy już zamontowany rezerwuar. Tutaj myślimy o tym, żeby jedno połączenie zrobić na sztywnej rurce i pokazujemy Kacprowi, ile to jest zabawy w porównaniu z docięciem takiej prostej, miękkiej rurki. Przy takim ujęciu to ktoś by mógł usnąć. Wiesz, jak to było z tym drewnem, jak się cięło w kreskówkach? Teraz bierzemy temperówkę. Wszędzie jest pełno zadziorków. Twoja w tym głowa, żeby to ładnie wytegować. Robię to, szefie. No już elegancko się zaczyna robić. I tym prostym sposobem jedno z pierwszych połączeń w naszym custom loopie będzie gotowe. Ale zobaczcie, jakie designerskie. Takie pod ukosem, tak jak wloty do silnika w samochodzie. Masz krzywy silnik? Nie mam samochodu teraz. Ufamy, że Corsair zrobił tutaj świetną pastę, nałożył jej odpowiednią ilość, ale wiecie co? Mamy naszą firmową i my tą firmową założymy. Jest niebieska, więc będzie pasować, choć jej nie będzie widać. Zostaliśmy sami na placu boju razem z Adasiem, bo wszyscy poszli spać. Stwierdzili, że 5 rano to nie jest odpowiednia godzina, żeby montować komputer. Jest 5:40. O nie, pokazałem wam, jak położyłem pastę, o nie. Pompujemy teraz cały układ, żeby zobaczyć szczelność. I teraz zobaczcie. Zastanawialiśmy się, czy czasem tej rurki nie puścić za tym, bo tutaj się mieści praktycznie cały palec. Myślę, że wygodniej będzie ewentualnie zmieniać pastę, jak zaschnie, żeby sobie odgiąć całość, przesmarować i zagiąć z powrotem. Natomiast ta rurka będzie szła takim łuczkiem, żeby ładnie odsłonić ramy, a tutaj jedna rurka ładnie prosto będzie szła do środka. Tak wygląda pompeczka i możecie zobaczyć, że się trzyma ciśnienie. Oczywiście lepiej będzie go zostawić na dłuższy czas, żebyśmy zdążyli zobaczyć, czy nie ma jakiegoś mikrowycieku. Ale jak nie będzie, no to trzeba będzie dalej zalewać. Tak też mamy kolejny dzień i możemy teraz wszystko zalewać. Lubisz zalewać małe komputerki, co? Ojej, mamy gotowy układ. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Wszystko przygotowane. Nic nam tutaj nie pociekło, ale nie pocieknie, bo sprawdzaliśmy leak testerem, więc nic się nie powinno zdarzyć. Ale chciałbym wam pokazać inną rzecz, którą Adaś odkrył, jak układał kable. Jeżeli jesteście mega pedantyczni, chcecie, żeby wszystko było idealne, to zobaczcie, ten logotyp na tym wentylatorze jest ustawiony źle. To też możemy wziąć sobie szpachtułkę, możemy sobie podważyć, możemy sobie go przekręcić, a to możemy zobaczyć sobie na ledziki, więc jak chcecie, żeby wasz komputer był idealnie polished, to tak można zrobić. Wszystko ułożone i pierwszy raz w życiu tej obudowy te drzwiczki zamykają się bez dopychania. Słuchajcie, skoro jesteśmy gotowi, to możemy zalewać płynem. I uwaga, mieliśmy w zestawie co prawda przezroczysty płyn, ale stwierdziliśmy, że nie będzie to zbyt mocno widoczne. Chcieliśmy połączyć przezroczysty razem z czerwonym, żeby wyszedł różowy, ale Kacper powiedział, że może być. A, czyli jednak, teraz to możemy zalewać na różowo. Bym ci pokazał, jak może różowy wyglądać. Połączmy dwa. Znaczy szczerze, to jest tak naprawdę dalej czerwony, ale po prostu o mniejszym natężeniu. Zalewałeś kiedyś kompa? Nie tylko kompa. Teraz moglibyśmy to zrobić klasycznie małą buteleczką, ale to by trwało wieki, zwłaszcza, że mamy tutaj dwie chodnice. To powiedz mi teraz jeszcze jedną rzecz, bo mamy stokowy zasilacz, który jest bezpośrednio w komputerze, ale mamy też drugi. Drugi podłączyliśmy po to, żeby nie zrobić zwarcia na głównym, tak? Nie, nie do końca. O co tutaj chodzi? Mamy w zestawie nakładkę, która łączy nam zielony kabelek z czarnym i to powoduje, że jest informacja, że zasilacz jest podłączony do komputera. Więc jak odpalimy go, to w tym momencie wszystkie porty będą, wszystkie kable będą zasilane i mamy tutaj elegancką przejściówkę z SATA na Molexa i wtedy ten Molex zasila po prostu samą pompkę. Chodzi o to, że jak będziemy sobie, wiesz, przepompowywać płyn przez całość, no to w takim wypadku odizolujemy cały układ i możemy spokojnie sobie manewrować tylko jednym zasilaczem, nie musimy się bawić w zasilacz w komputerze, gdzie się wszystko będzie odpalać. Dobra, spoko. To co, lejemy? Szczerze, z tyłu komputera nie mam pojęcia, ile teraz leje, także musicie mówić mi stop. Teraz najpiękniejszy moment, tylko żeby na sucho nie pracowała pompka. A przesuń się tutaj, zobacz sobie, popatrz się, przyjrzyj się, oglądnij. Patrz, wszyscy się zebrali tutaj. Jezus, pompa! Boże, czy ta woda poleci? Nie poleciała. Jak nie poleciała, jak się leje?
Widziałeś? To jest jak mój system krwionośny, cały zapowietrzony i zepsuty, ty wie. Takie skupienie wymalowane na twarzy. Widać, że profesjonalista. Miał chwilę nawet czasu, żeby... nie rozmawiajcie, nie bój się, ręka trzęsie. No, czyli mówisz, ślub jest prawie że pełen. No praktycznie tak. Jeszcze trochę zostało. Chcesz? Ja już kiedyś miałem projekt, żeby zalać komputer wodą, ale no... Znaczy, słuchaj, poczekaj chwilę, zaraz wrócę. Patrz, dali mi wybór. Albo przeźroczysty fluid, albo czerwony. Ja mówię, ej, i ten kolor będzie idealny. Lejemy. Oni nie. Czujesz tą florę, faunę. Floral Fiesta. I teraz najprzyjemniejszy moment, czyli trzepanie kompa. Ej, powoli, dopiero się poznaliśmy. No, widzę, że nie ufa. Patrz jak złapał, No, zrób takiego backflipa, powiedz od razu. No to co, nie pozostaje nic innego w takim razie. Chyba go podłączamy i zobaczymy, czy temperatury, chociaż teraz zmieniliśmy pastę, więc tak. Ej, uhu, pasty! Udało nam się w końcu dojść do końca i widzicie efekt tych prac. Przepiękny komputer o przepięknej wydajności, ale myślę, że w tej sprawie Kasper może się najbardziej wypowiedzieć. Cóż mogę rzec? Robimy od jakiegoś czasu testy, bezpośrednio w HW Info. Szczerze, na poprzednim chłodzeniu trzymaliśmy temperatury w okolicach 90 stopni, chociaż limit jest podniesiony do 95. I z limitem do 95 mamy teraz headroom aż 17 stopni. Najprawdopodobniej będę się jeszcze bawił, oj długo bawił, i tunował tyle, ile się da. Trzymamy stabilne 4,5 GHz, bardzo spokojny wynik jak na ten procesor. Szczerze, jest pięknie. Jest pięknie nie dość, że w kwestii wydajności, ale także w tym, jak nam się udało to wszystko spoić tutaj razem. I uwaga, zadanie i challenge dla Kacpra, jak tylko wróci do domu i jakby dostosuje pozostałe parametry, z którymi dzisiaj walczył przez 2 godziny, spróbuj wykręcić jeszcze wyższy wynik niż ten, który udało ci się wykręcić dzisiaj. I dla porównania, mamy wyniki. Jeden wynik jest na samym początku. Jakie tam były testy? Już nie pamiętam. Za dużo tych testów było. W sensie mieliśmy TimeSpy Extreme i on był przed zwodowaniem i był po zwodowaniu, tak. Więc one się wam wyświetliły na ekranie. A później zobaczcie sobie Cinebench'a, jak wyglądał przed, jak wyglądał po. Więc jest różnica, ale ten procesor potrafi wyciągnąć jeszcze więcej, jeżeli chodzi o wydajność. Ale Kasper musi mu w nim pomóc. Tak, będę musiał siedzieć, będę musiał się z nim pobawić. No ciężko jest to zrobić od ręki, wiemy, że overclocking niestety wymaga kilkunastu godzin. Tak czy siak też całość się bardzo fajnie spoiła, ze względu na to, że jest to bezpośrednio od Corsarza. Zarówno wszystkie wentylatory, zarówno obudowa, zarówno rama, akurat nie, to tego na to nie patrz. Ale wszystko fajnie, kolorystycznie działa. Który moment wodowania twoim zdaniem był najfajniejszy? Zalewanie. A który był najcięższy? Projektowanie tego wszystkiego. Zanim doszliśmy do jakiegoś takiego konsensusu, w którą stronę chcemy w ogóle pójść z samym ustawieniem tych wszystkich rurek, no to żeśmy się trochę pobawili miarką i trochę żeśmy kartek zużyli, żeby narysować wszystko. Dlatego, że sami widzicie, nie da się za każdym razem ustawić wszystkiego tak, jakbyśmy dokładnie chcieli. Jakby zabaw w tym jest bardzo dużo i chyba po tym jednym twardym elemencie, który się znajduje w tym miejscu, wydaje mi się, że kolejne zalewanie komputera będzie trzeba zrobić w pełni na twardych rurkach. Mati, twojego kompa zalejemy. Oj, tak, tak, ale podoba mi się, jak wyglądałeś na tym jednym twardym elemencie, tak Kasper się wyłania po prostu z komputera. Czy taka jest sugestia? Tak czy siak, wydaje mi się, że to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Udał się projekt, linki do wszystkiego macie na dole w opisie. Jest kanał Kacpra. Który warto subskrybować, go nie subujcie, ale mnie oczywiście od razu. Znaczy mnie też możecie zasubskrybować, fajnie by było. Oraz są dwa inne filmy, w tym poprzedni odcinek, a jutro widzimy się o godzinie 16. To byłoby na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! A, czego jeszcze chciał papa powiedzieć? Papa! Udało się!